roku w Zielonej Górze, a więc 17 lat temu. Szmat czasu, a Tomasz Golob ciągle najlepszy. I w tej chwili nie ma kogo ścigać, jeszcze jakiś czas temu z Zenonem Plechem prawdopodobnie, tak? Mógł toczyć walkę o te tytuły. No tak, ale w tej chwili ma już dwa więcej, dokładnie. A ci zanosi się, że to będzie o trzy więcej. Przed nami wyśle czysto teoretyczne szanse. Jeszcze kierownik startu tam ustawia zawodników. Długo teraz trzyma sędzia najwer zawodników. I taśma w górę, Walasek, ale dobrze ze startu także Zombik. Walasek przy krawężniku próbuje gdzieś tam znaleźć miejsce pod łokciem Walaska. Damian Waliński, ale Walasek ucieka rywalom. Znów ciasno na wejściu w drugi łuk tego pierwszego okrążenia. Na czele mknie Walasek, on nie zagrożenie. Wykorzystał to zamieszanie Piotr Świderski. On znalazł się tuż za plecami Grzegorza Walaska, a przez długi moment jechał na drugiej pozycji Damian Waliński na dystansie. Przegrał najpierw ze Świderskim, teraz poradzi sobie z nim Karol Zombik. Zmienia nam się na tych pozycjach 2-3-4 jak w kalejdoskopie. Teraz przez dłuższy czas utrzymuje tę drugą pozycję Świderski. Przodzie mknie Walasek, niezagrożenie, a więc zanosi się na to, że powiększy swój dorobek do punktów 10. Ależ fatalny teraz wyglądający upadek. Zahaczyli o siebie Karol Zombik i Damian Waliński. I obaj z całym impetem uderzyli o tor i o bandę. Fatalnie to wyglądało. Makabrycznie wyglądający upadek, starcie dwóch zawodników, Karola Zombika i Damiana Balińskiego. Wołana jest karetka. Fatalnie to wyglądało. Damian Baliński próbował walczyć o trzecią pozycję z Karolem Zombikiem. Był rozpędzony po zewnętrznej części toru. Tam próbował znaleźć lukę między bandą a Karolem. Za chwilę pewnie będziemy mogli to zobaczyć. Zahaczył prawdopodobnie kierownicą z lewej strony o ramię lub rękę Karola Zombika. To było na ogromnej prędkości, na środku prostej, kiedy zawodnicy zaczynają osiągać największą prędkość. Tu widzimy, Karol Zombik dojeżdża do zewnętrznej części toru. Damian Baliński próbuje się zmieścić, jednak lewym barkiem zahacza o motocykl, o rękę Karola Zombika. Wyprzedzając, próbuje jednocześnie też, chyba to miał na celu, zamknąć do wewnętrznej części toru Karola Zombika. Przede wszystkim ten wypadek Karola tutaj wyglądał fatalnie, bo uderzenie tyłem głowy o tor przy takiej prędkości jest na pewno ogromnym uderzeniem. Tutaj ten moment, kiedy zawodnicy zderzyli się, tu upada bardzo mocno to, o czym Krzysztof mówisz, uderza o tor. Może nie w tym momencie, Zombik, tylko o właśnie tutaj. To uderzenie było fatalne. Mam nadzieję, że mimo wszystko